Cześć, Helen. Cześć, Cleet. Cleet? To źle, wróże. To tylko dostawca wody. Nie było cię tydzień temu. Byłam u dentysty. Z tym pięknym uśmiechem. Masz rację. Nie ma się czym przejmować. Ten gość chyba codziennie chodzi na siłownię. Co mi przypomina, że muszę się zdrzemnąć. Pójdę poczekać. Nie ma pośpiechu. Koleś, ja je wezmę. Jestem mężem Helen. Czekam na zapłatę. Wystarczy? Tak. Powiem tylko Helen, że przyjdę za tydzień. Lepiej wcześniej zadzwoń, ona już nie gustuje w wodzie. Daj mi te butle. Jak chcesz. Co robisz i gdzie jest Clint? Musiał iść. Miał inną dostawę. Gdzie je postawić? W kuchni. Nie ma sprawy. Nie musisz mi dziękować. Hackett, chodź na tu. Powiem wprost. Co byś powiedział na kupno udziałów najatrakcyjniejszej inwestycji lat 90. Pewnie pożałuję tych słów. Mów dalej. Gotowy? Roy Burgery. Chyba hamburgery. Nie. Tylko nie ham. Przeczytaj to. Paluszki lizać i nie tylko. Nie chciałbym ci popsuć humorku, ale zainwestowałem wszystkie oszczędności w hot dogi. Cześć. Co słychać? Dostałam wymówienie z biura turystyki. Zwalniają mnie. To straszne. Zwolnienie to najgorsza rzecz pod słońcem. Człowiek czuje się taki odrzucony, bezwartościowy, głupi, nikomu niepotrzebny. No i może po prostu ją zastrzel. To oburzające. Przedstawiłam im takie wspaniałe pomysły na rozkręcenie turystyki zimowej, a oni wszystko odrzucili. Chwileczkę. Casey, to twój szef. Czego chce? To chyba oczywiste. Chcę dać ci odczuć, jaka jesteś głupia, bezwartościowa, nikomu niepotrzebna. Dzień dobry, panie Douglas. Pański głos brzmi dziś tak czarująco. Co? Pan żartuje. Dobrze? Dziękuję. Przyjęli mój pomysł. Nantucket będzie miało bliźniacze miasto. Czyż to nie wspaniałe? Co to jest bliźniacze miasto? Wybiera się zagraniczne miasto i nawiązuje kontakty gospodarcze, kulturalne i turystyczne. Nantucket ma teraz bliźniaka, a na imię mu Kirinan. Pierwsze słyszę. Kirinan. Wiem, gdzie to jest. To cudowny kraj. Ma piękne... i plaże, i niebo. I nie ma nic piękniejszego niż... Kiridat. Pójdę się dokształcić. Wiesz o nim więcej niż ja. Joe, trochę mnie czas goni. Odbierz mi garnitur z pralni. Mam jutro towarzyszyć Casey na tej imprezie z bliźniaczymi miastami. Potrzebny jej przystojny chłopiec do towarzystwa. Bez odbioru. Do pilota. To ja. Jesteś niezwykle podniecający. Myślę o tych wszystkich rzeczach, które pragnę z tobą robić. Spotkajmy się po wylądowaniu. Siedzę z tyłu, z prawej.
Dziękuję za propozycję, ale nie jesteś w moim typie. Jeden rząd, a taka różnica. Co dla ciebie? Widzę obrączkę na palcu, więc niestety nie ty. Och ty. Jak będziesz tak dalej nawijał, będę musiała dać ci darmowy obiadek. Stary, nie uwierzysz. Poznałem fantastyczną kobietę i spędziłem z nią najbardziej upojną noc w moim życiu. Jesteśmy stworzeni dla siebie. Jak się nazywa? Nie wiem. Nazwijmy ją pasażerką B6. Nie znasz nawet jej imienia? Nie było czasu na rozmowę, a dziś rano wymknęła się bez pożegnania. Żadnego liściku, nic. Po prostu wyszła, nie oglądając się za siebie. To jest klasa. Nie tęsknię za kawalerskim życiem. Cieszę się, że jestem w trwałym związku, opartym na miłości i zaufaniu. Wybacz, ale muszę ratować moje małżeństwo. Cześć. Widzę, że poznałeś Stanleya. Powiedziała, że ma na imię Helen. Teraz Helen. Ale w szkolnej drużynie zapaśniczej nazywał się Stanley. Był mały, ale żylasty. On chyba... To znaczy ona chyba na ciebie leci, szczęściarzu. Zdecydowałeś się? Wiesz, jakoś przeszedł mi głód. Trzymaj się, cwaniaczku. Mogę dostać filiżankę kawy? Jasne. Hej. Sentablor mecarnum, Helen. Wzajemnie. Wcześniej dziś zaczęła. Sentablor mecarnum znaczy dzień dobry po kirynańsku. A to jest ich strój narodowy. Pomyślałam, że miło im będzie, kiedy ich tak przywitam. Po co nam tu cudzoziemcy? Zabierają nam miejsca pracy. Śpią z naszymi kobietami. Ani się spostrzeżesz, a rządzą się, jakby byli u siebie. Dajesz tę kawę, czy nie? Maleńka wysepka Kirinan, rządzona przez księcia Restivona, jego małżonkę, księżnę Fale, zajmuje trzecie miejsce w świecie pod względem produkcji talku. Czyż to nie fascynujące? Tak. Pewnie na całej wyspie nie ma obtartego tyłka. Książęca para zaraz tu będzie. Rada miasta stanie tu, a prasa od tam. Nigdy nie byłam tak zdenerwowana. Staraj się nie pocić. To susi ludzie. Są. Witam waszą wysokość na naszej wyspie. Jestem Casey Davenport. Pragnęliśmy zgotować wam królewskie powitanie. Proszę nam dać tylko 5 minut, bo mikrobus nie chce zapalić. Jestem pewien, że nasz pobyt tutaj będzie tak czarujący jak pani. Dziękuję za zaproszenie. A gdzie małżonka waszej wysokości? Przyleciała tu wczoraj, by poznać bliżej autochtonów. Oto i ona. Joe... O, w mordę, to ona. Kto? No ta kobieta, o której ci mówiłem. Księżna? No, była trochę grymaśna. To księżna Kirinanu, idioto. A ten obok to jej mąż. Pięknie. Chodźcie przywitać się z ich wysokościami. Może lepiej zostanę, ja już się przywitałem. Nie wiem, co powiedzieć. Nigdy jeszcze nie spotkałem książąt. To ludzie tacy jak my, tylko lepsi. Po prostu bądź sobą. Na pewno ich oczarujesz. Jestem Antonio Scarpacci.
Nie wiem, co bym zrobił bez talku. Siedzę w taksówce po 12 godzin dziennie. To i owo potrafi się odparzyć. Idźmy dalej. Przedstawiam moją siostrę Helen i jej małżonka Joey'ego. Witamy Wasze Wysokości w naszych niskich progach. Następny. Joe Hackett. Pilnuj swojej babki. Przedstawiam teraz Briana Hacketta. Przepraszam, to znaczy jestem zaszczycony. Obyczaj nakazuje ucałować rękę księżnej. Wiem, wiem. Przysięgam, to już ostatni raz. Proszę za mną. Pani Davenport, nasze księżniczki chciałyby odwiedzić salon piękności przed wieczorną ceremonią. Trzeba znaleźć im szofera. Antonio, księżna chce, żeby ktoś zawiózł jej córki do salonu piękności. Będzie to dla mnie zaszczytem i nie przyjmę za to zapłaty. Wspaniale. Jaffro, przynieś dziewczynki. Sługa uniżony waszych wysokości. Psy? Mam wozić psy? Coś się nie podoba? Nie, nie. Są urocze. Chodźcie, dziewczynki. Obiecuję, że dzisiejszy wieczór będzie niezapomniany. Nie mogę się doczekać. Przepadam za upojnymi wieczorami. Do zobaczenia. Do widzenia. Nieźle idzie. Myślę, że zatrzymam posadę. Kiernan jest taki interesujący. Posłuchajcie, narodową barwą jest fiolet. Kwiatem tuberoza. Karą za cudzołóstwo jest obcięcie mężczyźnie pensji. Chwileczkę, nie pensji. Muszę założyć okulary. No tak, teraz to ma sens. Co to za ważna sprawa? Nie idę na bankiet. Masz mi towarzyszyć. Daj mi choć jeden powód, dla którego miałbyś nie pójść. Spałem z jej wysokością. Lepiej, żebyś mówił o którymś z tych psów. Było trochę szczekania. Ty po prostu mnie nienawidzisz. Siedziałeś i myślałeś, jak tu by pogrążyć Casey. Wiem, prześpię się z jej bliźniaczym miastem. Wy to lubicie liściki. Księżna Fala życzy sobie, by siedział pan przy niej na dzisiejszej uroczystości. Przykro mi, ale nie mogę przyjść. No, jak się bawić, to się bawić. Boże, popatrz na ten dekolt. Widać jej gorgonas. Nauczyłem się wczoraj paru słów. Dwa z nich to gorgonas. Casey, musimy porozmawiać. W tej chwili. Nie ruszaj się, nie rozmawiaj z nikim, nie rób żadnych głupstw. Wiążesz mi ręce. Chodzi o księżniczki. O te psy? To nie są psy, to kudłate, ujadające piranie. Patrz, co mi zrobiły. Gdzie one są? Kiedy je wiozłem, zachciało im się użyć tylnego siedzenia mojej taksówki jako królewskiego kibelka. Zatrzymałem wóz i kazałem im się wynosić. Czyś ty oszalał? Nie wiem, wyniki testu na wściekliznę będą jutro. Za kilka minut umowa o współpracy zostanie podpisana. Masz znaleźć te psy.
Jasne? Dobra, jest jeszcze kilka miejsc w taksówce, których nie zapaskudziły. Jest 6, co mam robić? Bądź przy mnie. Jakoś wytrzymam, mam silną wolę. Witaj, Brianie. Czy możemy gdzieś porozmawiać? Jasne, na górze? Wasza wysokość. W pełni rozumiem wasze upodobanie do miejscowej kuchni. Ale, jakby to ująć, są pewne potrawy, które smakują tylko raz. Tak jak mango. Pierwszy raz myślimy, cóż za przysmak. A drugi raz są mdłe, nijakie i człowiek nie wie, co w nich w ogóle widział. To dlatego, że je źle przyrządzacie. Trzeba to robić bardzo delikatnie, tak by wydobyć naturalne soki. Kiedy ja podaję mango, wszyscy proszą o więcej. Kto chce mango? Przyda mi się trochę witamin. Chyba książę szuka waszej wysokości, Hagi. On rozmawia z tym okropnym człowiekiem od hamburgerów. O mój Boże, przepraszam na chwilkę. W tej branży, stary, masz szybki obrót, niskie koszty i cholernie dużo zamówień. Bo pamiętaj, białko krzepi. Rada miasta czeka na waszą wysokość. Dziękuję. Zgiń, przepadnij. Dlaczego to zrobiłaś? Trzymaj się z dala od księcia. Nie chcę, żeby coś udaremniło wręczenie kluczy. A, pan Jaffra. Czy księżniczki już wróciły? Nie, ale jest Roy. Wyglądasz mi na łebskiego faceta. Mam dla ciebie propozycję, koleś. Wasza wysokość, może wymienimy teraz klucze do bram miast i podpiszemy umowę. Dobrze, ale nie możemy zacząć bez mojej żony. Gdzie jest księżna? Ostatnio była tam. A teraz jej nie ma. Proszę mi wybaczyć na chwilkę. Gdzieś ty była? Nie pytaj, nie wiem, co wstąpiło w Joe'ego. Kiedy portier chciał mi pomóc wysiąść z samochodu, Joe wrzasnął: ej, koleś, mało ci w domu? I odjechał. Musisz mi pomóc. Spróbuję tylko narodowego koktajlu. Zdziebko kleisty. Nie ma czasu na picie. Mam poważne kłopoty. Księżna figluje z Brianem. Jak książę to zauważy, będę skończona. To co ja mam zrobić? Odwróć jego uwagę. Zatań z nim, poflirtuj, byle tylko ich nie zauważył. Ani mi się śni. W takim razie stracę pracę i do końca życia będę na twoim garnuszku. Ej, książę, chodź do mamusi. Witaj, nieznajomy. Cześć. Muszę już iść. Nie, chcę zatańczyć. To chyba nie jest dobry pomysł. Twój mąż jest na parkiecie i wszędzie są ludzie. No dobra. Idę. Przejście dla skazańca. Antonio, co to jest? Nic innego nie było. Królewskie gryzonie przepadły. Niech żyją księżniczki Zelda i Błyskawica. To nie są książęce psy. Na Nantucket bierzemy wasze psy i dajemy wam swoje. To stara tradycja. Niezła balanga. Co się dzieje do cholery? Co robi głowa księcia między Gorogona z mojej żony? Najpierw klucze. Czas ochłonąć. Co ty wyprawiasz?
Ja? Zapytajmy, co książę robi z moją żoną. Lepiej spytajmy jego, co on robi z moją. Myślę, że to świetna okazja, by wymienić klucze od bram miast. Czy to biuro turystyki w New Delhi? Dzwonię z Nantucket. Chcielibyśmy zostać waszym bliźniaczym miastem. Numer mojego biura 508-555-50174. Prosić o Casey Davenport. Dobra, Helen. Do zobaczenia w poniedziałek.